Czy masz świadomość? Na obfitujących w lasy terenach północnej Europy drewno było głównym materiałem budowlanym przez tysiące lat. To właśnie budownictwo drewniane stanowiło o charakterze krajobrazu kulturowego na naszych ziemiach. Na skutek procesów zapoczątkowanych w latach powojennych oraz faktycznego zakazu budowy z drewna nastąpił zanik tradycji ciesielskich i innych rzemiosł związanych z budownictwem drewnianym. Nie było też komu fachowo remontować starych domów. Można powiedzieć, że stan ten na przestrzeni lat się nie zmieniał, a okres tzw. transformacji w żadnym stopniu tendencji nie odwrócił. Mimo setek opracowań, przemian cywilizacyjnych i politycznych, poszerzenia wiedzy na temat unikatowych walorów tradycyjnego budownictwa, nigdy nie wprowadzono rozwiązań, które mogłyby sprzyjać jego ochronie czy przywróceniu popularności. Zostaliśmy skazani na beton obłożony styropianem. Monika Bogdanowska, raport o stanie architektury drewnianej w Polsce. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? W ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani doktor habilitowana Monika Bogdanowska, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, współautorka raportu o stanie architektury drewnianej w Polsce. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani doktor, Kowalski chce wybudować dom. Ma dość mieszkania przykładowo w bloku. Jaki dom pani mu poleci? Drewniany, ceglany, a może betonowy obłożony styropianem? Ja myślę, że w tym pytaniu właściwie jest kilka takich myśli, które może warto by najpierw podkreślić i wydobyć, bo one są bardzo istotne. Po pierwsze, to jest możliwość wyboru. To znaczy, że jesteśmy w czasach, w których osoba, która podejmuje decyzję o budowie domu, może wybrać jakiś materiał. No przynajmniej w teorii może wybrać jakiś materiał. I oczywiście jest to kwestia oczekiwań tej osoby, pewnego wyobrażenia o tym, jak ten dom będzie wyglądać. Mniej więcej wiemy, jakie domy w Polsce się buduje, jeżeli buduje się domy nowe gdzieś na współczesnych, na nowych działkach. I to jest pierwsza rzecz. Chcę też powiedzieć, że poza tymi materiałami, które pan wymienił, można też dom wybudować w ogóle ze styropianu. Takie domy się buduje całkiem szybko i sprawnie. Nie wiem, jak się w nich mieszka. Byłam kiedyś w takim domu, nie jest on na stałe zamieszkiwany. Bardzo można powiedzieć, no wygodny, szybko postawiony, można dowolnie kształtować wnętrza, konstrukcja też jest taka stosunkowo wytrzymała. I to jest pierwsza kwestia, to znaczy, czy my mamy możliwość i jaką możliwość mamy, jeżeli chodzi o wybór samych materiałów. Natomiast drugi problem, który się tutaj pojawia, czy też drugie może zagadnienie raczej, to jest kwestia taka, czy budować. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia jednak, że decydujemy się raczej na budowę domu od podstaw, aniżeli na remont domu istniejącego. Jest takie bardzo powszechne przekonanie, z którym spotykam się od wielu lat i które jest jakby wkodowane, myślę, społecznie. To znaczy, że bardziej się opłaca budować niż remontować. Tymczasem, jeżeli popatrzymy na to szerzej, jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat ochrony środowiska, to jest teraz niemodny termin, teraz mówi się raczej o zmianach klimatu, ale w gruncie rzeczy chodzi o jedno i to samo, prawda? Czyli o to, w jaki sposób utylizujemy środowisko, wszystkie materiały, które w nim są, co z nimi robimy, ile ich produkujemy, no to okazuje się, że właśnie ten problem zawsze w takim czy w innym stopniu istniał. I teraz, czy my chcemy to środowisko cały czas poddawać tej naszej presji inwestycyjnej, czy też raczej powinniśmy wykorzystywać te zasoby, które już są. I to jest pierwsza kwestia, taka powiedzmy bardzo, bardzo szeroka. Natomiast druga kwestia, ściśle praktyczna, wiąże się z tym, że wbrew pozorom budowa od podstaw wymaga ogromnego nakładu pracy, jeżeli chodzi o kwestie formalne, projektowe, załatwianie najróżniejszych spraw formalnych, administracyjnych i tak dalej.
Wcale to nie jest takie proste i okazuje się, że tak naprawdę często remont istniejącego budynku byłby o wiele łatwiejszy. I teraz, jeżeli miałabym komuś doradzić, tak szczerze, z jakiego materiału powinien budować w naszych aktualnych warunkach, no niestety, choć serce mówi drewno, no to niestety realia są takie, że domu z drewna w tradycyjnej konstrukcji w Polsce wybudować dziś w zasadzie nie można. A co to znaczy w obecnych warunkach? O jakie warunki chodzi? Chodzi o to, że są wprowadzone takie normy budowlane, które wykluczają budowę domu z bali. My możemy oczywiście wybudować dom z betonu, obłożyć go balami, czy możemy go wybudować z jakiegoś innego materiału i ładnie go balami wykończyć. Możemy wybudować go z bali, takich powiedzmy pół bali, w środku go tam wyizolować styropianem. No ale no to powiedzmy, to nie jest to, o co by nam chodziło, prawda? Dlatego, że dom drewniany ma bardzo szczególne cechy, które są cechami absolutnie unikatowymi, taki tradycyjny dom drewniany. I to, co byśmy w tej sytuacji robili, byłoby troszkę takim ersacem po prostu. To nie byłby tak naprawdę dom drewniany, tylko dom w jakiejś takiej technologii mieszanej. W związku z czym nie jestem przekonana, że byłoby to najbardziej słuszne rozwiązanie. Jeżeli budować od nowa, no to pewnie dom z cegły raczej, czy z jakichś materiałów takich tradycyjnych, ceramicznych. Domy z betonu, z żelbetowe i tak dalej, no nie są dobre, to nie jest dobry materiał do mieszkania. Jeżeli można tego uniknąć, oczywiście, ale jeżeli nie można, no to nie można, ale jeżeli można tego uniknąć, to lepiej wybierać materiały takie tradycyjne, ceramiczne. Dobrze, do tych kwestii związanych z problemami prawno-formalnymi budowania domów drewnianych jeszcze przejdziemy później, ale na początku chciałbym jeszcze z Panią spytać o 5 najważniejszych zalet domu drewnianego. Dlaczego od serca Pani by poleciła drewniany? Dlaczego bym poleciła drewniany? Przede wszystkim z uwagi na materiał. To znaczy drewno jest materiałem, który jest dla człowieka przyjazny. To jest drewno, które ma bardzo szczególne cechy fizyko-chemiczne, które ma specjalne cechy, specyficzne cechy też biologiczne, jako materiał naturalny. Jeżeli budujemy z drewna, nie stosujemy jakichś, powiedzmy, szkodliwych dla człowieka substancji do jego impregnacji, to jest to po prostu materiał zdrowy. Kolejną cechą są dość duże możliwości, jeżeli chodzi o rozwiązania takiego budynku, dlatego że jest to materiał, który ma określone oczywiście wymogi konstrukcyjne, ale jeżeli popatrzymy na domy drewniane od powiedzmy zwykłej stodółki, a skończywszy na ogromnym sanatorium zbudowanym z drewna, to zobaczymy, że możemy budować domy w bardzo różnej skali, bardzo różnej wielkości. W domach drewnianych jednak nawiązujemy troszeczkę do tej tradycji budowlanej i w związku z tym też te parametry domu, jego wielkość, jego proporcje i tak dalej, można powiedzieć, że są takie przyjazne. Dom drewniany jest dobry w utrzymaniu, to znaczy materiał ma wyjątkowe cechy, to pewnie ten temat tutaj będzie jeszcze do nas wracać. Mianowicie dom drewniany, drewno ma bardzo dużą pojemność cieplną. Co to powoduje? To powoduje, że dom się łatwo nagrzewa i następnie temperaturę utrzymuje. Jeżeli ktoś miał przyjemność mieszkać w takim prawdziwym drewnianym domu, w tradycyjnej technice zbudowanym, to się łatwo przekona, że zimą jest go stosunkowo łatwo nagrzać, potem dom utrzymuje tę temperaturę, natomiast latem, w bardzo upalne dni, dom drewniany jest jakby był klimatyzowany w środku, a on jest po prostu chłodny. W związku z czym te kwestie, powiedzmy, naszego zdrowia, naszego dobrego samopoczucia, kwestie konstrukcji, formy tego takiego obiektu przeważają, myślę, nad innymi obiektami. Plus takie kwestie czysto techniczne, to znaczy, że budynki drewniane nie wymagają tak zwanego sezonowania, czyli można po prostu po wybudowaniu od razu zamieszkać. Można powiedzieć, że jego części są na swój sposób od razu wykończone, no bo mamy drewno w środku. Czasem można to oczywiście tynkować, ale to nawet też nie zawsze jest konieczne. Więc myślę, że zalet jest bardzo dużo. Mhm. A
Ja odwiedziłem ostatnio znajomych na Podlasiu. Oni zdecydowali się na wybudowanie domu właśnie z beli drewnianych. Nawet mam przed sobą notatki, które zrobiłem, kiedy opowiadała mi gospodyni, jak oni to robili. Między innymi, nie wiem, tu mam zapis, bal 14 cm, wełna drzewna, sama celuloza. Oni generalnie podchodzili do tego, że nie chcą absolutnie żadnej chemii w tym domu i opowiadali mi swoją drogę pod górę, syzyfową drogę, kiedy zaczęli się kontaktować z różnymi wykonawcami, specjalistami, którzy im odradzali budowę takiego domu, ponieważ po prostu generalnie się tego nie da zrobić. Oni mimo wszystko byli bardzo mocno zdeterminowani, ten dom zbudowali właśnie tak jak chcieli, bez chemii, mówiąc w skrócie, ekologicznie. A niech mi pani powie, ta tradycja budowania w Polsce domów drewnianych, dawała gwarancję kiedyś, że faktycznie w tych domach mieszkało się no jakościowo dobrze, to znaczy nie było właśnie zimno, bo nie było tych negatywnych czynników, które dzisiaj jednak słyszymy ze wszystkich stron, że w domu drewnianym, jak ja słucham, że, znaczy nie spotkałem się jeszcze z kimś, kto by mi powiedział, że w domu z Bali to się dobrze mieszka, bo tam będzie zimno, bo nie da się tego ogrzać, że to są domki niecałoroczne, tylko sezonowe i tak dalej, i tak dalej. Cała ściana takich uwag, które no odpychają od decyzji o budowie domu drewnianego. Ale tutaj znowu mamy kilka kwestii, dlatego że pierwsza i podstawowa jest taka, że my mamy zupełnie inne oczekiwania odnośnie komfortu termicznego i mieszkania w takim domu. I to są nasze oczekiwania, które wynikają z tego, że generalnie jesteśmy, to są już pokolenia, które powiedzmy niskich temperatur zimą nie musiały tolerować we wnętrzach. Co to znaczy niska temperatura? Mówię o takiej temperaturze, że powiedzmy zimą w pomieszczeniu mamy 16, 17, 18 stopni, prawda? Jeżeli ktoś się wychował w bloku, jest przyzwyczajony, że zimą chodzi się po mieszkaniu w podkoszulku, bo temperatura to jest 21, 22 stopnie, to dla kogoś takiego mieszkanie w domu drewnianym, w którym temperatura może być niższa, ale to wszystko jest kwestia jakby ogrzewania i szczelności tego domu, no to oczywiście będzie narzekać, że to w ogóle dla niego nie jest, no bo zimą trzeba chodzić pod koszulku. Ja pamiętam czasy, a mieszkam w kamienicy, kiedy zimą po prostu wszyscy chodzili cieplej ubrani w mieszkaniu. Mieszkanie było ogrzewane piecami. Wiadomo, jak się napaliło, to było ciepło, jak piec wystygł, no to było zimno. W związku z tym trzeba się było lepiej ubrać, tak? Natomiast jeżeli chodzi o dom drewniany, to oczywiście jest to kwestia tego, po pierwsze, jak on jest opalany i na ile on jest szczelny. I tutaj chcę zwrócić uwagę na jedną taką bardzo ważną sprawę. Jeżeli popatrzymy, był pan na Podlasiu, ale jeżeli popatrzymy na domy budowane w jakimkolwiek innym regionie Polski, zwróćmy uwagę, że te domy, takie typowe domy mieszkalne, one nigdy nie były duże. Co to znaczy duży dom? Duży dom, no to jest kwestia powierzchni, prawda? My teraz budujemy domy, te domy jednorodzinne, no powiedzmy, że one mają te mniejsze pewnie gdzieś 150 metrów, no ale są też takie, ludzie budują na przykład po 300, 400, 500 metrów kwadratowych. Mhm. To jest naprawdę są bardzo duże domy, prawda? Tak. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w takich domach one mają taki charakter w środku jednoprzestrzenny, to znaczy, że są duże pomieszczenia połączone, na przykład hol wejściowy połączony z salonem, połączone z kuchnią i tak dalej. W
tradycyjnym budownictwie tego nie było. Pomieszczenia były mniejsze, właśnie między innymi po to, żeby w nich utrzymywać stabilną temperaturę. A dom taki tradycyjny, jaką miał powierzchnię? O, to jest bardzo trudne pytanie, ale one były bardzo malutkie. One generalnie były bardzo malutkie. Weźmy pod uwagę... 60? 90 metrów? O nie, nie, to na pewno za dużo. Nie. Mhm. Nie, taki, mogę to podać na przykładzie naszego domu na wsi. Nasz dom na wsi, na Żywiecczyźnie został zbudowany prawie 140 lat temu, zresztą przez mojego pradziadka Cieśle. I tutaj jakby rozpiętość, wielkość pomieszczenia determinowała rozpiętość belek, które używano, czyli powiedzmy to było około 6 metrów, czyli ta długość pomieszczenia mogło być właśnie około 6 metrów. Mhm. Oczywiście można było zrobić większe, tylko ludzie wtedy nie mieli tej potrzeby, tak? My chcemy tej większej przestrzeni pod dachem, choć często się nie zastanawiamy po co. Mhm. I teraz jest jedna taka niesamowita rzecz, mianowicie w tym naszym domu to było tak, że to było małe pomieszczenie, powiedzmy 5,5, może 4,5 metra na 4,5 metra i to była jedna izba, w której był piec i w której koncentrowało się całe życie rodziny. Tam się grzało, tam się spało, tam się jadło. No tak. To trudno, ja sobie zawsze staram się to wyobrazić, prawda, że mieszkali rodzice i mieszkało ich powiedzmy 4-5 dzieci. No tak. W jednej izbie, to nie to, że oni nie mieli pokoju, oni nawet nie mieli swoich łóżek tak naprawdę. Do tego była sień, która pełniła taką funkcję powiedzmy gospodarczą, taką na przechowywanie różnych rzeczy, różnych sprzętów i tak dalej. Obok tego była stajnia. I teraz okazuje się, jak czytałam takie pamiętniki z kolei z okolic Gdowa, to chłopcy czy młodzież męska spała w stajni. Dlatego, że w stajni było ciepło. To są oczywiście, ja mówię o tym po to, żeby uświadomić, nie że mamy do tego wrócić, broń Boże, tylko że po prostu zmieniły się nasze oczekiwania i nasze standardy. No więc my chcemy, żeby każdy przynajmniej miał swój pokój, no na pewno, żeby miał swoje łóżko, to jest oczywistość, prawda? Nikt nie będzie mieszkać przy zwierzętach, tak kiedyś mieszkano przy zwierzętach, bo zwierzęta dawały ciepło, o to ciepło chodziło. Ale zwróćmy uwagę, że wtedy mieliśmy zupełnie inne zimy. To były zimy, które trwały po 3-4 miesiące, kiedy rzeczywiście świat był zasypany śniegiem i cała aktywność ludzi ograniczała się do tego, żeby podtrzymywać życie tych zwierząt, jakoś je tam nakarmić i samemu przetrwać w tym zimnie. Więc warunki klimatyczne były zupełnie inne. I to wszystko razem powodowało, że życie było skupione, prawda? Powierzchnie były małe. Ale teraz jest jedna rzecz niezwykła, mianowicie w którymś momencie ten mój pradziadek zdecydował się powiększyć ten dom i dobudować stajnię, w związku z czym zwierzęta zostały wyprowadzone do stajni, powstał dodatkowy pokój i jeszcze jeden pokój został dołożony z drugiej strony. I teraz ten dom ma takie wymiary, powiedzmy tam około 18 metrów długości, powiedzmy te 6 metrów szerokości, czyli już nam się tutaj robi taki, no, duża powierzchnia. Myśmy adaptowali jeszcze strych, więc nam się ta powierzchnia podwoiła. No ale z zewnątrz, no, można powiedzieć, no, taka większa chałupa. I teraz się okazuje, jak patrzę na współczesne domy, że pod względem użytkowym nasz dom nie ma sobie równych. Między innymi właśnie dlatego, że ciągi komunikacyjne są bardzo malutkie. Są ekstremalnie wykorzystane. Natomiast w domach tak zwanych kostkach, wszyscy pamiętamy te kostki z lat 70., jak Państwo je znają, byliście kiedyś w takim domu, to pamiętacie, że tam przestrzeń komunikacyjna, ta komunikacja pionowa zajmuje ogromnie dużo miejsca. I to jest duża klatka schodowa, która z reguły jest zimna. W związku z czym tracimy dużą przestrzeń tylko po to, żeby poruszać się między piętrami. Okazuje się, że na każdym piętrze mamy tak naprawdę dwa pokoje i łazienkę. Więc tak naprawdę tej przestrzeni dużo nie ma. Także ta logika budowania tutaj tych domów drewnianych, tradycyjnych była niezwykle skuteczna. Do tego jeszcze dołóżmy okna. Bardzo często ludzie teraz, jeżeli kupują stary dom, to powiększają okna, to jest pierwsza rzecz, albo przerabiają okna na tak zwane portfenetry i dodają taras. No i teraz co się dzieje? Zmieniają się zupełnie warunki klimatyczne w domu. Dlatego, że każdy otwór okienny, no to jest oczywiście, jeżeli chodzi o zimę, to jest strata temperatury, a jeżeli chodzi o lato, to jest nagrzewanie wnętrza.
I jeżeli popatrzymy na typowe okno w takim domu drewnianym, starym, to te okna są nieduże. Tak. I jest optymalnie dobrana wielkość otworu okiennego do potrzeby pozyskania światła i równocześnie tego zaizolowania wnętrza, czyli okno nie jest ani za duże, ani za małe. Te wielkości nie są, zwróćmy uwagę, one się nie, bardzo się nie różnią. To dopiero ale faktycznie optymalnie, bo ja mam zawsze takie przeświadczenie, że są po prostu bardzo małe te okna i tak sobie wyobrażam siebie mieszkającego w takim domu, że tam będzie mi mało, będę miał za mało światła. I to jest, proszę zwrócić uwagę, to jest ten kolejny punkt, to co mówiliśmy przed chwilą, prawda? Że mamy takie oczekiwania, żeby była wysoka temperatura zimą, prawda? I żeby było dużo światła. Tak. Jeżeli my jesteśmy przyzwyczajeni już troszeczkę do życia w domach, które nie mają okien, czyli w domach, których ściana jest oknem, prawda? Że tego światła jest bardzo dużo. Jasne. Jak się czujemy? My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, prawda? Natomiast znowu wracając do tych kwestii, powiedzmy, takich środowiskowo-ekologicznych, miejmy świadomość, że te budynki wymagają klimatyzacji 24/7. I jeżeli mówimy o pochłanianiu i użytkowaniu energii, tej energii końcowej, o której tak dużo mówimy teraz, prawda, ile nas będzie kosztować ogrzewanie, dokładnie, to pomyślmy, ile nas kosztuje chłodzenie. Mówimy już o tym, że żyjemy w takim, w antropocenie, prawda, ale że żyjemy jakby przystosowani do tego, że też oczekujemy tego komfortu klimatycznego. I ten komfort klimatyczny niestety nas zagnał w kozi róg, dlatego że my zużywamy ogromnie dużo energii na utrzymywanie tych różnych struktur budowlanych, nawet nie mieszkań, ale tych wysokościowców na przykład szklanych. Jak pani mówiła o temperaturze, to przypomniał mi się tekst, który ostatnio podesłała mi moja ciocia a propos Japonii i z niego wyczytałem ze zdziwieniem, że średnia temperatura zimą w pokoju dziennym przeciętnego japońskiego mieszkania to 16,8 Celsjusza, a w sypialni uśredniona wartość to zatrważające 12,8 Celsjusza. No i cały tekst jest w duchu takim alarmującym, co oni tam wyprawiają, że nie mają, że to jest jakieś lobby deweloperów, którzy dzięki temu zaoszczędzają na materiałach, bo nie muszą po prostu ich robić takich, żeby ta temperatura wyższa była. W ogóle że jest w kontekst jest, i zdanie się pojawia, że WHO zaleca 18 cm jako minimalną temperaturę pomieszczeń mieszkalnych. Natomiast moja ciocia z tego całego tekstu wysnuła taki wniosek, że teraz to ona wie, dlaczego Japończycy żyją tak długo. Czyli zupełnie przewrotnie w stosunku do tego, czego dotyczył tekst. No ale coś w tym jest, może coś w tym jest, biorąc pod uwagę też pani uwagi a propos temperatury i tego, jak to dawniej bywało. To jest tak, że ludzie już powolutku do tego zaczynają na świecie dochodzić. Bo ja nie chcę wchodzić w sprawy związane ze zmianami klimatycznymi i tak dalej. To jest taki temat, który teraz jest niezwykle popularny. Ale popatrzmy tak właśnie na zdrowy rozsądek. To o czym pan powiedział, prawda? Że myśmy się już przyzwyczaili do pewnego schematu, do pewnej wygody. Uważamy, że to jest normalne, mamy takie oczekiwania. Tymczasem życie tak nie wygląda i świat tak nie wygląda. I ta nasza wygoda, ten tak zwany, to Daniel Barber nazwał, komfortocen, że żyjemy, właśnie kończy się ta doba tego komfortocenu, gdzie po prostu musimy sobie zdać sprawę z tego, że albo troszkę zrezygnujemy z tego komfortu, albo niestety no, idziemy po równi pochyłej w jakieś trudne do przewidzenia w ogóle rejony. Bo we wszystkich współczesnych budynkach, i to Państwo na pewno się też z tym już spotkali, przewiduje się właśnie to, że musi być ten tak zwany HVAC, czyli system klimatyzacji i wentylacji. Jeżeli ktoś na przykład ma stary dom i najpierw go sobie dociepli, czyli zrobi tak zwaną termomodernizację poprzez docieplenie ścian, obojętne czy styropianem, czy wełną mineralną,
wymieni okrzan. Można gliną, rozumiem. Proszę, proszę. Można, rozumiem, też gliną. To znaczy, no tutaj są różne metody. Jeżeli szanujemy środowisko, to zawsze będziemy się starali to robić w taki sposób, żeby jak najmniej zostawić po sobie odpadów. A glina do takich materiałów na pewno należy. Natomiast ja mówię o tej takiej tradycyjnej, powszechnej teraz w naszym kraju termomodernizacji, czyli idziemy, dajemy styropian, tak, dajemy potem tynk akrylowy na siatce, malujemy farbą akrylową. Zresztą dzisiaj jechałam przez Kraków, który tonął troszkę w błocie, i patrzyłam na wielkie osiedla w rejonie Nowej Huty, gdzie ogromne bloki, które pierwotnie były pomalowane na różne takie lubiane przez zarządy osiedli kolory typu róż, typu oranże, typu zielenie seledynowe i tak dalej, to wszystko jest pokryte zielonym nalotem. I okazuje się, że mamy wielki atak tych różnych mikroorganizmów, które po prostu na tych akrylach to mają jak w raju. Czy w ogóle się nad tym zastanawiamy, tak, co się dzieje, prawda, pod tym tynkiem akrylowym, który przecież pęka, co się dzieje pod tym styropianem, a tą ścianą betonową, prawda, czym my oddychamy, co my w ogóle w tym powietrzu mamy, prawda, to są takie, no, przerażające rzeczy. W każdym razie mówimy tutaj o tej energii końcowej zużywanej, prawda, czyli ktoś sobie dom ocieplił, wymienił okna na szczelne, ale musi ten dom wentylować, bo inaczej nie będzie w nim powietrza, prawda? Mamy ten syndrom chorych budynków, między innymi szkół. Był taki wielki program w Polsce realizowany termomodernizacji szkół. I potem się okazało, i już teraz są na ten temat bardzo poważne badania prowadzone, między innymi, jeśli dobrze pamiętam, przez NCBiR. Co teraz zrobić, dlatego że dzieci w tych klasach po prostu mdleją, bolą je głowy. No, wynika to z tego, że jest niedobór powietrza. Dlaczego jest niedobór powietrza? Bo nie działa wentylacja. Czemu nie działa wentylacja? No bo chcemy mieć cieplutko, tak? Niech nam ciepło nie ucieka, albo wentylacja jest po prostu za słaba. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, no to tworzymy sobie jakiś taki świat, który ma być taki suchutki i cieplutki i bardzo szczelny. Ale wracając do tych Japończyków, którzy śpią w 12 stopniach, na pewno są zdrowsi, prawda? Ja nikomu nie życzę, żeby w takiej temperaturze musiał spać. Natomiast też nie możemy spać, no, a śpimy, prawda, w tych blokach, tak, które jest po 20 parę stopni. Okna nie otwieramy, żeby nam ciepło nie uciekało. Gdzieś tutaj po prostu nastąpiło jakieś takie zakłócenie. No właśnie, dobrze, jakby płynnie przeszliśmy do następnego pytania, bo tak się zastanawiam, czytając Państwa raport, a w szczególności Pani wstęp, bardzo się ucieszyłem z tych różnych wątków, które Pani podniosła, bo one mi dają po prostu jakąś taką energię do tego, żeby patrzeć na możliwości domów drewnianych w Polsce trochę w lepszych barwach niż dotychczas. Szczególnie mnie zainteresowała ta kwestia, że my po prostu domami drewnianymi staliśmy tutaj, tak? Bo ja jako laik jednak do tej pory żyłem w przeświadczeniu, no, że były te domy drewniane. Tak naprawdę to Skandynawia, Norwegia, Finowie i tak dalej, oni tam mają te domy drewniane, my w Polsce mamy tam... Ostatnio ze zdumieniem przeczytałem w jakimś piśmie dla Lasów Państwowych, zaraz znajdę to, że mamy w Polsce, chwileczkę, 850 firm polskich wysyła domy do Skandynawii. Jakby trudno mi w to uwierzyć, no ale tak tam było napisane. Więc generalnie jakby wracając do wątku, ta historia, pytanie jest, ile liczy historia domów drewnianych, już tak trochę złośliwie, dla porównania, ile liczy historia domów betonowych. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane.
Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. To jest troszeczkę inaczej, bo znowu popatrzmy sobie tutaj, bo wie pan, to są pytania, które pan zadaje, one są tak niesamowicie złożone wbrew pozorom, że właściwie każdy by wystarczyło na kilka wykładów tak naprawdę takich i to bardzo rozbudowanych i niekoniecznie przeze mnie, bo w końcu ja też nie jestem tutaj jakimś specjalistą. Natomiast tak, pierwsza zasada, która obowiązywała zawsze i wszędzie i na całym świecie przez całe dzieje budownictwa, odkąd człowiek zaczął sobie budować jakiekolwiek schronienia, zawsze bazowano na materiale miejscowym, tak? Na logikę. To, co było pod ręką, to wykorzystywano do budowy. Jak było dużo błota, to robiono z tego, suszono to błoto w kostkach i robiono z tego takie jakby cegły i budowano z tego, prawda? Jak były krowie odchody, to budowano z krowich odchodów. Jak było drewno, to budowano z drewna. Jak był kamień, a nie było drewna, bo to z reguły tak jest, że albo jest kamień, albo jest drewno. Czyli południe Europy to jest kamień, tam lasów dużo nie ma, prawda? Czy też to drewno, które jest, nie bardzo się nadaje do budowy. No to budowano z kamienia, czyli południe Europy to jest kamień. Północ Europy to jest drewno. To jest drewno, drewno i jeszcze raz drewno. I to jest właściwie większa część naszego kontynentu. To jest wszystko budownictwo drewniane. I teraz tak, to co budowano z kamienia, czy to co budowano potem z cegły i znowu z cegły budowano tylko tam, gdzie była glina, no bo jak nie było gliny, to jej nie transportowano na jakieś wielkie odległości, to były te obiekty, które miały być trwalsze, to znaczy zakładano, że one będą reprezentacyjnymi obiektami, symbolami władzy, najczęściej państwowej, administracyjnej, czyli powiedzmy ratusze, budowano domy ważnych osób, budowano pałace, budowano oczywiście urządzenia obronne, czyli wszystkie zamki. To był ogromny wysiłek i to były obiekty, które powstawały przez dziesięciolecia. My teraz o tym tak nie myślimy, prawda, że kościół budowano na przykład 30 lat, tak? No, ale tak to wyglądało. Natomiast domy mieszkalne budowano na naszych terenach, budowano z drewna. I teraz tak, jesteśmy powiedzmy w latach 60. XX wieku. Jest ten taki syndrom polskiej wsi, że ona była zacofana, że ona była biedna, że tam ludzie ciężko pracowali, że pańszczyzna i tak dalej, i tak dalej. I że my teraz musimy tę wieś skolektywizować, zelektryfikować, odrzucić to wszystko, co było kiedyś. I ktoś gdzieś znajduje zdanie z Długosza, że król Kazimierz zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. I to jest fraza, którą jakby wbito dzieciom do głów, że król Kazimierz był wielkim królem, to wiemy. Co zrobił? Zostawił Polskę murowaną. Wybudował tysiące domów ludziom z, nie wiem z czego, z kamienia, z cegły czy z czegoś. Tak to można zrozumieć, prawda? Tak. Król Kazimierz był wielkim królem i budował z kamienia, to jest prawda. Ale budował z kamienia po pierwsze tam, gdzie ten kamień był, a poza tym określone typy budynków, prawda? Czyli były to głównie kościoły i były to głównie zamki, bo te obiekty miały być z kamienia. I teraz jakby tutaj troszeczkę przeskakując. Jesteśmy w wieku XVII, wielkie opracowanie na temat architektury tego okresu pisze profesor Białostocki. I on wspomina o tym, że według jego wyliczeń tak naprawdę ta architektura murowana na naszych ziemiach w tym okresie to było około 2%. I teraz jeżeli to zestawimy z naszą wiedzą z zakresu historii sztuki na przykład, czyli czym zajmuje się historia sztuki w Polsce? Historia sztuki w Polsce zajmuje się tymi 2%. To jest coś, co jest po prostu porażające. Nawet jakbyśmy powiedzieli, że to było 10%. Nawet jakbyśmy powiedzieli, że to było 20%. Tak, jestem zszokowany, bo ja jestem tym dzieckiem, które zostało wytresowane i umeblowane, że właśnie no, zastał Polskę drewnianą, zostawił w murach. Dokładnie. I teraz tak. Po pierwsze, jakie są z tego wnioski? Pierwszy wniosek jest taki, że na temat naszej architektury i budownictwa, to my w zasadzie niewiele wiemy.
No bo nie wiemy, tak? Bo zajmujemy się tymi 2 czy 5%, obojętne, bo potem to się oczywiście te proporcje się zaczęły zmieniać, tak? Bo potem był zakaz w ogóle ograniczenia budowy drewna, z drewna, bo były wielkie pożary miast, no więc już te nowe budynki wznoszono właśnie z cegły, ale to drewno dalej było, bo ono było w konstrukcjach więźby dachowej i dalej było na wsi, prawda? Natomiast no, mówimy tutaj po prostu o pewnym paradoksie. I to jest pierwsza rzecz. Po drugie, no, XIX wiek, rewolucja przemysłowa. Co nam przyniosła rewolucja przemysłowa? Przyniosła niesamowity przełom również pod względem transportu towarów budowlanych. To znaczy, to był pierwszy moment, kiedy dzięki kolei wyrwaliśmy się z konieczności korzystania wyłącznie z materiałów lokalnych. A w ogóle rozwój przemysłu pozwolił na przykład na produkcję dużych tafli szklanych. Potem oczywiście pojawiły się konstrukcje żelbetowe i to już była w ogóle rewolucja, bo z żelbetu można stworzyć dowolną konstrukcję, jaką sobie tam architekt wymyśli, prawda, nie kierując się tą logiką budowy tradycyjnej. Jeżeli na przykład się zastanowimy, dlaczego kiedyś okna były w kształcie stojącego prostokąta, a potem zaczęto budować domy, gdzie okna są w kształcie leżącego prostokąta, to właśnie wynika z tej prostej zasady, że wcześniej to technicznie nie było możliwe po prostu, tak? Więc to jest może taki mały odskok w bok. Natomiast co chciałam powiedzieć? Jest to 98% tej nierozpoznanej, nieznanej nam architektury drewnianej, z której myśmy mieli jeszcze po drugiej, może w okresie międzywojennym, mieliśmy całkiem dużo reliktów. Oczywiście pierwsza wojna światowa, front wschodni, gdzie na linii frontu było wiele miejscowości, które zostały zniszczone całkowicie, także zostało 1 czy 2 obiekty. 80-70% zniszczeń, więc bardzo dużo wtedy uległo niestety spaleniu, bo mówimy o architekturze drewnianej. Ale zostały jeszcze pojedyncze obiekty. No głównie powiedzmy kościoły przetrwały cerkwie, przetrwały bożnice, które potem zostały, jak wiemy, praktycznie wszystkie zniszczone przez Niemców w czasie okupacji. I mówiąc o tych bożnicach, to też taki jakby kolejne, można powiedzieć, odkrycie. Mianowicie tuż przed wojną, w okresie międzywojennym, one były dość mocno inwentaryzowane przez architekta żydowskiego pochodzenia, którego Niemcy potem wykończyli w Auschwitz, ale została cała jego dokumentacja, ona zresztą jest chyba jest w Muzeum Polin przechowywana. I na bazie tej dokumentacji państwo Piechotkowie, architekci, opracowali taką książkę Bożnice drewniane w Polsce. Ona została wydana, teraz wznowiona, Otwórzcie bramy niebios, taki jest tytuł. I faktycznie otwarcie tych albumów, to są duże wydawnictwa albumowe, po prostu powoduje, że człowiek doznaje wstrząsu. Jaka to była architektura? To są konstrukcje tak fenomenalne, tak piękne, tak oszałamiające wnętrza, tak oszałamiające dekoracje, taka snycerka, że po prostu dech zabiera w piersiach. Mamy oczywiście kościoły drewniane i znowu mamy tutaj, możemy powiedzieć, no, rzeczy, to było coś, to były obiekty niesamowite. One przecież były całkiem gęsto rozsiane. Natomiast jeżeli chodzi o budownictwo mieszkalne, no to na naszych oczach dokonuje się jego zagłada. Ja analizując kiedyś szkicowniki mojego ojca świętej pamięci, który był architektem i podróżował po podkrakowskich wsiach i nie tylko, i rysował po prostu te domy, ale tak je rysował, że rysował również sprzęty, nagle doznałam takiej iluminacji, że Boże Święty, te formy, te przekroje, te kształty, to jest przecież gotyk. Te wszystkie ośle grzbiety i tak dalej. To są formy, które przetrwały od wieku XIII, XIV, XV, jeszcze do początku XX wieku, kiedy po prostu cieśle te formy, budując dom, powtarzali, no bo taka była tradycja. One były na różnych obszarach różne, były modyfikowane, ale generalnie źródła były bardzo, bardzo głębokie.
No dobrze, a to zatrzymam panią tutaj, przechodząc do tu i teraz. Niech mi pani powie, dlaczego jest taki opór w przywracaniu popularności tych domów drewnianych. Jakie, wspomniała pani już o przepisach prawa budowlanego, które no, po prostu są absurdalne. Co tutaj jest takiego, że to po prostu no jest jak jest? Dlaczego tak jest? Trudno mi jest powiedzieć. Można oczywiście spekulować, prawda, na zasadzie qui bono, to znaczy kto zyskuje na tym, że buduje się u nas z betonu i styropianu. No właśnie. No bo pewnie ktoś na tym zyskuje, tak? To, że ludzie są święcie przekonani o tym, że na przykład uszczelniając sobie konstrukcję więźby dachowej czy cały dach pianką poliuretanową robią dobrą rzecz. No to niestety jest siła przekonywania tych różnych panów, którzy występują na YouTubie i mówią, będziecie mieć cieplutko. A na przykład w Wielkiej Brytanii tego typu domy w ogóle nie są ubezpieczane z prostej przyczyny, że nie ma dostępu do więźby, więc żaden ubezpieczyciel nie podejmie ryzyka ubezpieczenia domu, jeżeli nie wie, co tam siedzi, prawda? Po prostu tego nie widać. Więc trzeba się 5 razy zastanowić, zanim się wysłucha tego typu porad. I teraz tak, odłóżmy może ten lobbying branży budowlanej nacelowanej na coś tam, no bo można powiedzieć, dobra, no to niech w takim razie branża producentów drewna przejmie pałeczkę, prawda, niech zacznie jakoś działać. Wydawało się, że coś takiego może się nawet i wydarzyć, ale jednak się nie wydarzyło, bo był taki pomysł, prawda, kilka lat temu, że będziemy budować z powrotem domy drewniane, ale ktoś wprowadził normy, które powodują, że żeby dom drewniany spełnił te oczekiwania, te wymogi, to grubość bala musiałaby być 78 cm. Pan wspomniał o domu znajomych, gdzie grubość bala jest 14 cm. To jest zupełnie wystarczająca grubość. Ale zaraz, czyli co, nie można zbudować dzisiaj domu z takiego bala 14-centymetrowego? Oficjalnie nie można, a jeżeli już, to trzeba go zaizolować, tak żeby on spełniał ten nieszczęsny współczynnik U, czyli ten współczynnik przenikania ciepła. I teraz w którym roku te przepisy weszły w życie, żeby sobie tak próbować zorientować? One są cały czas zaostrzane. Aha. Kiedy wszedł ten przepis, nie powiem, bo nie wiem, natomiast on obowiązuje od przynajmniej kilkunastu lat, natomiast teraz ostatnia norma, te normy, które wchodzą, prawda, w związku z tym, że przepisy unijne i tak dalej, te WT tam 2021 i tak dalej, one wprowadzają takie minimalne wymagania w zakresie tych wszystkich wskaźników i ciepłochronności. I tu jest znowu podniesienie poprzeczki. Oczywiście to dotyczy nowych domów, na razie tych domów, które są nowo budowane. Ale na czym polega paradoks? Że tutaj brany jest tylko jeden współczynnik pod uwagę, czyli właśnie ta przenikalność cieplna. Natomiast nie jest brana pojemność cieplna, czyli to, o czym już mówiliśmy, prawda? Czyli ta zdolność drewna do pochłaniania tej temperatury, trzymania tego ciepła. To jest tak w lecie, że w domu jest w ciągu dnia jest chłodno, natomiast jak spada temperatura na zewnątrz w nocy, to w domu się robi ciepło. Bo drewno ma jeszcze coś takiego jak opór cieplny, który powoduje, że jego właściwości izolacyjne rosną wtedy, kiedy jest zimno. Czyli gdy spada temperatura na zewnątrz, jest zimniej, tym jego właściwości izolacyjne są lepsze. To jest taki paradoks. I na przykład to zjawisko nie jest w ogóle brane pod uwagę. Rozumiem, że gdyby było brane, to te normy... No to w ogóle to byśmy przebili absolutnie wszystko. Ja dodam tylko, że na przykład na Syberii te domy, które są budowane, to one mają 20-30 centymetrów. To gdzie, skąd my mamy te 78, przepraszam? To w ogóle nie, takie drzewa nie rosną, prawda? No nie ma takich drzew. Musielibyśmy drzewa pomnikowe ścinać, tak? Żeby mieć taki bał. Więc... To wie pani, co, z całym szacunkiem do, nie wiem, trzymania się tutaj logiki jakiejś tam... transparentności tak zwanej...
no to pachnie mi to po prostu na odległość jakimś lobbingiem, żeby to po prostu blokować. Tak, tylko że wie pan, w momencie, kiedy to przekonanie społeczne o tym, że ten dom drewniany, a tu robaki zjedzą, prawda, to ci spali, to tam, też powoduje, że nie ma takiego wsparcia ze strony społeczeństwa. Chcemy domy drewniane, budujmy z drewna. Ja też mam takie poczucie na przykład, że ten dom nasz na wsi, o którym wspominam, to jest dom, właściwie to jest działka, na której nasza rodzina mieszka od 500 lat. Mam na to twarde dowody w księgach parafialnych. I myślę sobie tak, ci ludzie, ile tutaj pokoleń by nie mieszkało, oni nie pozostawili po sobie żadnych śmieci, żadnych odpadów. Mhm. Natomiast nie chcę nawet mówić i myśleć o tym, ile odpadów my wytwarzamy w tym domu, tak z takiego codziennego życia, na przykład w lecie, prawda? Ciągle te worki ze śmieciami, worki ze śmieciami. I z tego, po tych starych mieszkańcach naszego domu, zostało nam bardzo dużo sprzętów, my z nich nie korzystamy, no bo nie międlimy lnu, ani nie mielimy tam czegoś na żarnach, prawda? Ale te sprzęty zostały. I one w zasadzie, można powiedzieć, można by je dalej wykorzystywać, prawda? Natomiast ile myśmy już po drodze wyrzucili, nie wiem, telewizorów, zmywarek, odkurzaczy i wszystkiego, no to jest w ogóle niewspółmierne. Więc to jest kolejny przyczynek do tego, że kiedyś ludzie żyli inaczej. Nie mówię, że mamy do tego wracać, tylko że musimy gdzieś z tyłu głowy cały czas o tym myśleć, prawda? Czy troszeczkę nie przesadzamy z tymi naszymi wymaganiami. Raczej myślę, że powinniśmy myśleć, która technologia jest lepsza, tak? Bo dzisiaj wmawia się nam, że ta współczesna technologia jest obija o niebo tą starą technologię, że innowacje, każda innowacja jest lepsza niż to, co było. Natomiast właśnie jakby się zagłębić to, o czym dzisiaj pani rozmawia, o czym rozmawiamy, no to wychodzi, że no, ta technologia, która była kiedyś, wcale nie była taka gorsza od tej, a może i była w wielu kwestiach lepsza. Ja z kolei tu jeszcze chciałbym panią zahaczyć o jedną kwestię. Kiedyś jak rozmawiałem ze znajomą, która z kolei mieszka na Mazurach, opowiadała mi, że domy i w jej rodzinie, czy tam spotkała się, jak gdzieś jeździła z taką refleksją, że domy były po prostu budowane w odpowiednich miejscach. Kuchnia była z odpowiedniego na wschód. Były też brane pod uwagę kwestie związane z wiatrami w miejscu, gdzie miał powstać dom. Była brana kwestia pod uwagę dostępu do wody, ułożenia w terenie w ogóle całego gospodarstwa. No a na dzisiaj to po prostu na rympał się buduje te domy tam, gdzie są działki i no i gdzie tutaj jakaś dobra technologia i mądrość, która pozwala żyć jakościowo dobrze we własnym domu. Ależ oczywiście, no nie chciałam też tego tematu rozwijać, bo tak jak mówię, ta nasza rozmowa jest taka, że tutaj na jedno pytanie można by kilka wykładów zrobić. Ale przypomniało mi to pracę doktorską, to chyba praca doktorska profesora Gerarda Ciołka, jednego z takich bardziej znamienitych architektów powojennych, zajmujących się między innymi budownictwem regionalnym, w której on przeanalizował na przykład wysunięcie okapów w domu. Każdy dom stary, drewniany, miał wysunięty okap. Dlaczego ten okap był wysunięty? Z prostej przyczyny. Po pierwsze, chronił ścianę przed zamakaniem, czyli przed wodą. Woda jest zawsze tym najbardziej niszczącym dla budynku czynnikiem. Oraz dawał cień latem, jak słońce było wyżej, prawda? Zacieniał okna, w związku z czym znowu w domu było chłodniej. To co my teraz robimy? My nie robimy okapów, tak? My nawet nie robimy takich, powiedzmy, opasek okiennych, bo one pełniły dość podobną funkcję, prawda, czyli osłaniały okno. Więc jakby odrzucamy całą tę wiedzę, która kiedyś była znana i myślimy sobie, my sobie ze wszystkim damy radę, prawda, jak trzeba będzie tutaj na przykład są bagna, to na bagnach też dom wybudujemy, to nie ma problemu, bo możemy je przecież osuszyć. Tak, jest pytanie, po co, prawda, i jakim kosztem dla przyrody i dla środowiska, ale to jakby już w tym momencie nie ma znaczenia.
zapominamy o tych dawnych technikach, zapominamy o dawnych technologiach, nie kierujemy się rozumem, co jest chyba tutaj najbardziej przykre, nie kierujemy się logiką, tylko jakimiś wyobrażeniami. Tymczasem domy, obiekty mieszkalne, tak jak powiedziałam, że ta zasada, że zawsze wykorzystywano ten lokalny materiał, ale też zawsze odnoszono się, czy budowano w zgodzie z warunkami klimatycznymi. Ten budynek musiał odpowiadać na warunki klimatyczne, bo to wynikało, no, bo taka była potrzeba, prawda? I wymyślano niesamowite systemy różne, schładzające powietrze, te wszystkie łapacze wiatru, prawda? Te różne rozwiązania, które znamy na przykład z ciepłych krajów, które umożliwiały ludziom funkcjonowanie. I w naszych warunkach klimatycznych też to było. I stąd między innymi te okapy, takie, a nie inne wielkości okien. Co ciekawe, przeglądając takie materiały ostatnio wydane przez którąś z agent Unii Europejskiej dotyczące między innymi tego, jak budować, można by powiedzieć, że zatoczyliśmy wielkie koło i wróciliśmy do punktu wyjścia, bo tam właśnie jest wskazane to, co pan powiedział. Jaka ma być ekspozycja której ściany budynku w naszej strefie klimatycznej? Czyli jak lokalizować budynki? Czy nie lokalizujemy ich tak, żeby był ładny widok z salonu, prawda? Tylko tak, żeby to odpowiadało ruchowi słońca na nieboskłonie, prawda? Jak usytuować kuchnię, łazienkę i tak dalej. Więc jak najbardziej do tego musimy wrócić, bo to po prostu jest rozsądne, to jest po prostu roztropne, a nie jest jakąś szaloną kompletnie wizją. Mhm. Czy decydenci rozumieją problemy, o których rozmawiamy, politycy? Nie sądzę. Nie sądzę. Zresztą dlaczego w ogóle mieliby im poświęcać uwagę? Trzeba by zadać jakieś pytanie, prawda? Trzeba by zadać jakieś istotne pytania i następnie poszukać na nie odpowiedzi. Wtedy byśmy to znaleźli. Ja powiem jeden przykład absolutnie taki kluczowy, to co pan powiedział o tym, jak budowano domy, prawda, jakie tutaj były wskazania. Przy domach zawsze sadzono drzewa. Te drzewa miały ogromne znaczenie, dlatego że drzewa stabilizowały mikroklimat wokół domu. To nie było tak, że ludzie sadzili lipy, bo je lubili. Oczywiście mieli wtedy pszczoły, prawda, mieli ule i tak dalej, ale generalnie to była też kwestia stabilizowania klimatu. Co my teraz robimy? Wycinamy stare drzewa, dlatego że boimy się drzew. Polacy zaczęli się bać drzew. To jest kolejne zjawisko, które właściwie powinni chyba socjolodzy się tym zająć. Skąd to się w ogóle wzięło? Że kiedyś ludzie kochali wielkie stare drzewa, szanowali je, otaczali troską, a teraz uważają, że drzewo stanowi zagrożenie. Drzewa wycinane na cmentarzach, drzewa wycinane przy kościołach, drzewa wycinane na osiedlach, wycinane przy drogach, bo one stanowią dla człowieka zagrożenie. Tu by się trzeba było zastanowić, skąd to przekonanie się wzięło i jak bardzo jest ono fałszywe. Oczywiście drzewo może stanowić zagrożenie, nikt nie mówi, że nie, szczególnie jeżeli jest źle traktowane. Jeżeli my drzewa uśmiercamy, zabetonowując im korzenie, no to niestety efekt może być tylko jeden. Żadna istota żywa tego nie przetrwa, prawda? Więc to nie jest wina drzewa, tylko to jest nasza wina i no niestety powiem, nasza głupota. Mhm. A czego my, obywatele, powinniśmy żądać dzisiaj od polityków? Czego właściwie domagać się od architektów? A czego wymagać od siebie, żeby nie być skazanym na beton obłożony styropianem? Ja myślę, że na pewno pewne procesy społeczne zachodzą i będą musiały zachodzić. I być może one doprowadzą do pewnej wolty, bo to z reguły tak się właśnie dzieje, a wtedy zaczną pośrednio jakby dotykać polityków. Tylko my po prostu musimy, no nawet taki wywiad, nie wiem ile osób będzie nas słuchać, no niech nas słucha 100 osób, prawda, i 10 osób stwierdzi, że może coś w tym jest, a 5 osób powie, że na przykład przyjmuje ten tok myślenia i w związku z tym podejmie jakieś decyzje. Ale jest to wszystko kwestia mówienia i edukacji, której po prostu nie ma. Nie ma, bo w ludziach się rozbudza, powiedzmy, tę pożądliwość posiadania wielkich przeszklonych ścian, jakichś takich lifestyle'owych wnętrz. Natomiast nie zwraca się uwagi, dlaczego to jest niedobre.
co, jakim kosztem to się odbywa, jakim kosztem dla środowiska. Ja już nie mówię tutaj o tej energii wcielonej, tych wszystkich materiałów, bo, ale miejmy świadomość, 80% jakby tych wszystkich gazów cieplarnianych, które ludzkość emituje, jest związana z produkcją materiałów budowlanych. To jest przerażające, to jest ogromnie obciążające dla środowiska. I większość odpadów, które są produkowane na terenie Unii Europejskiej, to są odpady budowlane. A weźmy pod uwagę, że na przykład w Niemczech czy we Francji nie można sobie wybudować domu gdzieś tam w polach, gdzie ktoś komuś się podoba, tylko raczej jest to na zasadzie zastąpienia istniejącego już budynku. Tymczasem w Polsce my budujemy gdzie chcemy. I to ma niestety też ogromny wpływ nie tylko na krajobraz, ale też na obciążenie środowiska, chociażby kosztami transportu, czy powiedzmy infrastrukturą techniczną, drogi, sieci i tak dalej. Więc jest to wszystko ze sobą system naczyń powiązanych, prawda? My potem źle się czujemy, chorujemy i tak dalej, ale jest to pokłosie różnych zjawisk, do których żeśmy prowadzili małymi krokami. Dobrze, ostatnie pytanie właśnie dotyczy tego, jakiego pytania pani nikt w tym temacie, w tych tematach, o których rozmawiamy, nigdy w życiu nie zadał, jakiegoś ważnego pytania i no, jaka jest odpowiedź na to pytanie? To znaczy, na pewno na pewno bym chciała takie usłyszeć pytanie, co możemy zrobić, żeby ograniczyć pewne negatywne procesy, bo my tych procesów doświadczamy. Na pewno doświadczamy ostatniego absolutnie akordu istnienia architektury drewnianej na naszych ziemiach. Miejmy tego świadomość. Patrząc na taką małą chałupkę przytuloną gdzieś tam pod dzikim winem, która po prostu drży, że ktoś tam wjedzie w nią koparką, no bo tak można nawet powiedzieć, że to jest ostatni często relikt historycznej architektury we wsi, że już wszystkie domy są współczesne i że to jest ostatni, absolutnie ostatni dom, który jeszcze mówi o tradycji budowlanej, która może sięgać swoimi korzeniami setek lat wstecz. I to pytanie dotyczące tego, co jeszcze możemy zrobić, co powinniśmy zrobić, to jest takie pytanie, które bardzo bym chciała usłyszeć, gdyby ono się miało przełożyć na jakieś działania praktyczne. Oczywiście my w Narodowym Instytucie Dziedzictwa podejmujemy ogromnie ważne wyzwania i to, myślę, które jest w tym momencie najważniejsze dla nas, to jest pójście z wiedzą dosłownie pod strzechy. Dlatego, że, i to chcę powiedzieć jako rzecz niezwykle ważną, mianowicie uderzając się w piersi, bo sama jestem z wykształcenia konserwatorem dzieł sztuki i zajmuję się konserwacją całe swoje życie zawodowe i naukowe, myśmy kompletnie zaniedbali społeczeństwo. Myśmy poszli w konferencje, w sympozja, w pisanie artykułów, w tysiące różnych fajnych rzeczy, mamy super specjalistów i tak dalej, teoretyków. Natomiast społeczeństwo zostało samo, zostało z marketem budowlanym, zostało z tym styropianem, z tym panem, co ma piankę pór, którą może coś uszczelnić i im zaufało, no bo komu miało zaufać? Jak całe środowisko naukowe, że tak powiem, pisze na konferencje i żyje we własnym świecie. W związku z czym ruszamy teraz takim cyklem wydawnictw poradnikowych, które będzie skierowane nie do naukowców, nie do kolegów z branży, tylko do zwykłych ludzi, którzy mają stary dom na wsi i chcieliby go ochronić, tylko po prostu nie wiedzą jak. I zanim dotrze tam pan ze styropianem, to my chcemy wejść z tym naszym poradnikiem i powiedzieć spokojnie, damy radę. To się da zrobić, da się w tym mieszkać, da się to zrobić tak, żeby tego nie zniszczyć i żeby to wszystko jakoś zachować. I to mi się wydaje, że to jest takie niezwykle ważne teraz, bo to jest, no, to są ostatnie chwile dla tej architektury. W tym miejscu postawmy kropkę. Oczywiście cieszę się bardzo, że taki poradnik powstaje. Kiedy on będzie?
My planujemy cały cykl. Jeszcze w tym roku powinien się pojawić podręcznik remontu historycznej stolarki. To było pierwsze opracowanie, które żeśmy wzięli do wykonania. To będzie duża książka. I będzie temu towarzyszyć też nagranie z konferencji, która odbyła się w Krakowie we wrześniu oraz nagranie z warsztatów stolarskich dotyczących właśnie remontu stolarki historycznej. I powinna się jeszcze pojawić broszura remontu domu drewnianego. W jaki sposób takie podstawowe rzeczy, taki basic zupełny remontu domu drewnianego. I to będzie w tym roku jeszcze. Super. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Monika Bogdanowska, współautorka raportu o stanie architektury drewnianej w Polsce. Bardzo Państwu polecam, on jest dostępny w sieci, w PDF-ie można go ściągnąć i poczytać. Nie ukrywam, że ta rozmowa była z taką intencją przeze mnie pomyślana, żeby właśnie trafiać pod strzechy z tą nowiną, która jak dla mnie jest dobrą nowiną, że mamy długą i bogatą historię doświadczeń związanych z budowaniem w drewnie. Szczerze mówiąc, od zawsze, jeżeli mieszkam w bloku, ale od zawsze, jeżeli miałem kiedyś jakieś przebłyski, żeby się wyprowadzić do domu, to zawsze sobie marzyłem o domu drewnianym. Jednocześnie zawsze słyszałem, że to się w tym takim drewnianym domu dzisiaj niespecjalnie da żyć, bo to jednak nie ta przestrzeń, to gdzieś tam w Skandynawii można, ale nie u nas. U nas beton, cegła i tak dalej. Więc tutaj trafienie na panią i na to, co państwo robicie, było dla mnie sporym odkryciem. Dobrze, bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Bardzo dziękuję, tylko dodam, że właśnie dzisiaj trafiłam na informację, że na Pomorzu Zachodnim odkryto relikty budynku, który ma 7 tysięcy lat drewnianego. 7 tysięcy lat. Z Państwem żegna się już Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już we wtorek za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!